Jaka ty jesteś opalona przy mnie, takiej papierówie teraz. Cześć. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Postanowiłyśmy wybić kabel. Postanowiłyśmy nagrać jeszcze taki film z kosmetykami z Rossmana, ponieważ są ostatnie dwa dni promocji i już was pewnie zasypało mnóstwo filmów, które wam mówi, co macie kupić, a my wam powiemy, co my kupiłyśmy i to, co kupiłyśmy z czyjego polecenia i kogo wam polecamy do wybierania takich kosmetyków oraz takie drobnostki, no i takie pierwsze recenzje, można by powiedzieć, bo już większość tych rzeczy została przez nas użyta. Właśnie, ja śpię w nocy, a tu ktoś o 4 rano grasuje z korektorem nowym. Przynajmniej to wiem z opowiadań, no bo tak jak zaznaczyłam, to śpię. Pijemy sobie kawkę i jest cudownie. Mamy chwilową przerwę od wiercenia, ponieważ w budynku obok wymieniają chyba elewację, skuwają balkony, nie wiem co robią, ale jest mega głośno. Może teraz chłopaki poszli na obiad. W takim razie dziewczyny nagrywają. Dokładnie. Ja bym nie powiedziała chociaż raz dokładnie w jednym filmie, to bym zarywała. Zacznijmy może od podstawy, czyli od podkładu. Jak wiecie, ja już dawno temu przestałam używać podkład, ponieważ mnie zazwyczaj wysypuje, uczula i tak dalej. Iza też przez jakiś czas już nie używa podkładu, ale to ładnych kilka lat, bo poszłam w twoje ślady. Ale w domu zawsze mamy jakiś podkład, jedna ma podkład, druga ma podkład, dlatego że czasami jest tam to bardzo potrzebne do pracy. W związku z tym posłuchałam się tym razem Agi Sawy i to właśnie ją polecam jako osobę, która naprawdę poleca dobre kosmetyki, bo wszystko, absolutnie wszystko z jej polecenia zawsze mi się sprawdza. Jeszcze nigdy nie trafiłam na bubla. Tak, naprawdę. Wszystko, co jest po prostu perełeczka, to jest genialne. Skusiłam się na podkład Forever Better Skin od Vibo i ogólnie muszę wam powiedzieć, że ja uwielbiam firmę Vibo i Lovely, chociaż to jest chyba, wydaje mi się, że to jest ta sama firma, tylko dwie różne nazwy. Natomiast te firmy mają doskonałe produkty i one są bardzo tanie, a bardzo dobre. Moim zdaniem jakość tych produktów jest na poziomie, co? Już odkryłam. Co? Lovely Camouflage. Firma Vibo Kartuzy. Miałaś rację. Moim zdaniem te produkty są tak na tak wysokim poziomie, że spokojnie mogłyby kosztować dużo więcej i być sprzedawane w jakiejś, wiecie, luksusowej drogerii. Polecam wam wypróbować, bo to nie są wysokie koszta, a naprawdę świetne produkty. No i tutaj jest Longwear Foundation i ja mam tutaj odcień numer 3 Natural, dlatego że był jeszcze jaśniejszy, ale stwierdziłam, że w końcu wystawię twarz do słońca i trochę się opalę. Ja jestem bardzo blada, więc jeżeli wy jesteście blade, to ja wam polecam ten najjaśniejszy odcień. Natomiast wydaje mi się, że no chciałam troszeczkę ciemniejszy, mimo że ja i tak zawsze używam o ton jaśniejszy podkład, jak już go w ogóle używam, to jest o ton jaśniejszy niż moja cera, ponieważ moim zdaniem tak wtedy makijaż wygląda najlepiej. Szczególnie jak ktoś ma jasną karnację. Ma bardzo ładne opakowanie, ma pompkę, mam go dzisiaj na sobie i szczerze mówiąc on jest tak gęsty, tak kryjący, że niewielka ilość już mi wystarczyła, żeby pokryć całą buzię i faktycznie wszystko zasłania. Prawda? Zasłania wszystko. No ty zazwyczaj nie masz drożdżówki na buzi, więc też nie ma co zasłaniać. Ale mam, mam popękane naczynka, czasami mam zaczerwienienie, jakieś plamy mi się robią na twarzy i to jest naprawdę świetny produkt. Zobaczymy jak z trwałością. Wierzę w to, co mówi Aga Sawa, to wiem, że to będzie naprawdę dobry produkt. I on kosztuje w regularnej cenie chyba 40 zł, coś koło tego, więc dwie dyszki, super ekstra pomysł na to, żeby sobie kupić. I te odcienie są i jasne, i ciemne, i bardziej żółte, i mniej żółte, także każdy znajdzie coś dla siebie. Julia bardzo świetnie potrafi opowiadać o kosmetykach, wypowiadać się na ich temat. Ja trochę żabelkuję, zresztą znacie mnie już. Kolejne rzeczy to są dwa korektory, dwa takie same. Odcień 02 Sand, w sensie pieskowy, w sensie możecie się, wiecie, iść na plażę i nikt was nie zauważy, jak na siebie to rozlejecie. I one są super, my już z nich korzystałyśmy i to jest Lovely Liquid Camouflage Conceal and Contour. One mają taką bardzo grubą gąbkę, więc to też jest fajne, bo jeżeli wam zależy, żeby tego korektora gdzieś tam nałożyć na większej powierzchni, to to jest wygodne. Na mniejszej już trochę mniej. Wzięłam ten odcień, dlatego że zamawiałyśmy te zakupy przez internet i niestety nie było przez internet dostępnego jaśniejszego.
I trochę się boję, że będzie za ciemny, ale z drugiej strony one mają bardzo ładne takie, naprawdę ładne odcienie. Nie sądzę, żeby był za ciemny, tym bardziej, że teraz raczej będziemy miały opalone buzie. A to, co ja mogę powiedzieć, to że faktycznie na co dzień nie używam podkładu, ale korektora używam. No nie powiem, że praktycznie codziennie, bo czasami się też w ogóle nie maluję, ale korektora zawsze używam, kiedy się maluję i to jest coś, co bardzo lubię. Jego zaletą jest to, że on w ogóle się nie ciastkuje, nie robi się, jego nie widać. Nawet jak wchodzi Wam w jakieś zmarszczki, to jego naprawdę nie widać. Tak jak ja bardzo wiele razy korektory gdzieś tam wyrzucałam, oddawałam i tak dalej, dlatego że po prostu było bardzo widoczne. To słuchajcie, wiecie jak to jest, jak macie podkład i korektor, to się bardzo ładnie blenduje, razem to dobrze wygląda, ale jak nie używacie podkładu i trochę sobie dołożycie korektora, to czasami ten korektor Wam się strasznie odcina. Ten się w ogóle nie odcina, jest zarąbisty i on kosztuje grosze normalnie, ale teraz na promocji kosztuje w ogóle was 8 zł. I postanowiłam jeszcze wziąć jeden, bo był akurat No More Dark Circles Full Coverage Concealer. To też jest z Lovely, tak już powiedziałam chyba. I to jest intensywnie kryjący korektor pod oczy z ekstraktem z granatu, ekstraktem z nasion rośliny tara oraz witaminą C i PP. W ogóle fajne są te opisy, bo takie zachęcające, że tam jest coś więcej. Dzisiaj go użyłam i bardzo mi się podoba ten korektor, jest bardzo ładny. Kolory wybierałam tak na, po prostu strzelałam z tymi kolorami, w sensie z kolorem, bo wziąłam tylko jeden na wypróbowanie. Ale to jest bardzo fajny korektor, on rzeczywiście niweluje cienie pod oczami, a ja mam z tym często problem, dlatego że ja jestem nocnym markiem i ja generalnie przez północy nie śpię i chodzę i wszystko robię i się czymś zajmuję i pracuję w nocy i wszystko robię w nocy, więc jak wstaję rano, to wiecie jak ja wyglądam. Jak po libacji, to takiej porządnej. I ten korektor naprawdę wydaje mi się, że będzie super. Na razie mam go pierwszy raz, bardzo dobrze się go nakładało, bardzo dobrze wygląda. Kolejny korektor od L'Oreala. Infallible More Than Concealer. I to jest polecany bardzo często korektor jako jeden z takich bardzo mocno kryjących i przyznam Wam się, że ja go wytestowałam na tatuażu i potwierdzam, kryje bardzo mocno. Tak? Tak. Super. Jest bardzo mocno kryjący i do tego ta konsystencja jest taka dosyć gęsta, ale też dobrze się rozprowadza. Bardzo ładne takie geometryczne opakowanie. My mamy w kolorze, którym 320? 320 Porcelain. Czyli mamy najjaśniejszy. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę, że to jest hit hitów. Że to będzie ten. I w tej promocji opłaca się go kupić, bo on kosztuje na co dzień około 66 zł. Więc wiecie, połowa ceny to 33, ale też jest go dużo i wydaje mi się przez to, że ma taką konsystencję, że będzie bardzo długo wydajny. A pachnie tak jak takie typowe kosmetyki L'Oreala, ładnie, normalnie, tak, bo wiecie, ja wącham wszystkie kosmetyki, ja mam manię. Kolejny produkt to jest puder Vibo ryżowy Total Matte Effect. Ja przyznam Wam się szczerze, że bardzo długo już używam tego pudru i później powiedziałam Izie, żeby sobie też ten puder kupiła, ponieważ on jest genialny i też bardzo Ci się sprawdzał. On powoduje, że bardzo ładna jest taka rozświetlona, gładka skóra. Nie jest taka zciastkowana, nie jest taka za ciężka, nie jest zbyt matowa. Właśnie ten matowy efekt po tym pudrze jest fajny, bo ona jest mimo wszystko taka... Taki bardzo jest naturalny, że jak to sobie wyobrażasz, że ze swoją idealną cerą, idealną skórą, która nie ma przebarwień, wstajesz rano, jak jesteś wypoczęta, to on właśnie daje taki efekt moim zdaniem, taki bardzo naturalny. Tak, i wiecie co, nie wysusza, nie ma się po nim jakichś takich plam, on też nie schodzi. Moim zdaniem jest to genialny produkt. Od farby. Ogólnie ten puder kosztuje też z 15 zł. Jak widać, dzieci mają problem z zamknięciem tego pudru. Ej! On jest też opisany jako puder do każdego typu cery i moim zdaniem rzeczywiście sprawdzi się doskonale nawet na cerze suchej, bo nie robi czegoś takiego, nie ma się takiego uczucia ściągnięcia. Ten jaki wow! Ten transparentny puder utrwalający z kolagenem morskim. Do bakingu, to co się nauczyłam z saruniowego filmu. Wyjedzie tu. Ten puder polecała właśnie Aga Sawa i postanowiłam go spróbować i dzisiaj też go użyłam. Słuchajcie, to pachnie, to tak pachnie. Dla mnie to pachnie trochę klody, takie waniliowe. Trochę wanilii, ale trochę szpachla do kafelków, nie?
Dobra, tam szpachla. Trochę szpachla do kafelków jest, ale generalnie... Ja uwielbiam ten zapach. Ten zapach wanilii tutaj moim zdaniem jest dość mocny. I też nakłada się go, potem się go delikatnie pędzelkiem omiata, no tak jak w metodzie bakingu. I fajne jest to, że on tam z tyłu ma pokazane, jak to się robi, nawet dla tych, którzy nie wiedzą, jak to się robi. I faktycznie efekt tego, po prostu to, co się dzieje pod oczami, jak go nałożycie, to jak on... Mam go dzisiaj, nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że widać. No właśnie jesteś taka promienista bardzo. W ogóle nie widać, jak jest matowy w kamerze. Nie. Ale uważam, że bardzo fajnie, estetycznie, tak dość minimalistycznie to wygląda. A ja mam słabość do zapachu szpachli, bo mój tata miał warsztat samochodowy i ja uwielbiam wszystkie smary, szpachle, kleje, lakiery. Git. Myślę, że będzie super. Julia mówi, że jest super, ja jej wierzę. Tak, i on kosztuje 3 dychy, a w promocji, no wiadomo, minus 55%, więc w ogóle się opłaca. Ale wydaje mi się, że bez promocji ogólnie kosmetyki Lovely i Vibo są godne polecenia. Tutaj jest troszeczkę wpadka, ponieważ wzięłam też z Vibo, bo jest barwny puder fiksujący i słuchajcie, on był w takim opakowaniu normalnym na zdjęciu i nie było napisane, że to jest wkład do jakiejś palety, a okazuje się, że to jest chyba wkład do palety, bo jak widzicie, to jest takie plasticzek, który się kładzie. To jakiś fuck up jest. Nie wiem, szkoda, że to nie było napisane na stronie. No to jest właśnie minus tego, jak się kupuje kosmetyki przez stronę internetową, bo nie zawsze jest to dobrze opisane. Ale to, zobacz, to ma tutaj nawet taką część wystającą magnes, no. I tu pimpek, więc to musi być. Może będzie dobre do tej palety, co mamy otwieraną? Mama magnes to tak się przyczepi do czegoś i może się nawet zmieści, ale... To może przyczepimy do lodówki, bo tylko bach, bach, bach. Otwieram lodówkę. Próbowałam na dłoni i wydaje mi się, że będzie też taki lekki, przyjemny, ale jakoś mnie zniechęciło to opakowanie. On kosztował około 12 zł, a w promocji to poniżej 6, więc widocznie coś było na rzeczy. Kolejna rzecz to jest highlighter z Eweliny. Rozświetlacz z Eweliny. Pozdrawiam cię, mamo, bardzo serdecznie. Moja mama mówi na Eveline Ewelina i ja uważam, że jest to bardzo urocze. Więc jest to highlighter z Eweliny. Strobe highlighter. Glow and go. Słuchajcie, on jest taki śliczny, taki szampańsko-złocisty i tak. Ja nie umiem używać highlighterów. Dopiero się niedawno dowiedziałam, że to należy pocierać pędzelkiem, a nie pacać. I dopiero odkryłam moc highlightera na twarzy i tak. Myślę, że ten będzie piękny. Jest jeszcze jaśniejszy kolor, ja go nie zamykam, bo on się ciężko otwiera. A, okay. To jest Gentle Gold numer 02. Też mam go dzisiaj na policzkach, pewnie go... Nie no, widać go trochę. Bardzo ładnie się błyszczy. Wydaje mi się, że trochę ciężej się go jednak nakłada. On jest wypiekany, więc... ciężej? Ma, tak, że ciężej się go nakłada w takim sensie, że trzeba się trochę bardziej pobawić pędzelkiem, żeby on w ogóle na tym pędzelku tak mam go na buzi. Ładny. No i postanowiłam też, jak zwykle, kupić moją czekoladkę. Ja uwielbiam ten bronzer. To jest w ogóle czekoladowy, matowy puder brązujący do twarzy i ciała z ekstraktem z nasion kakao. I on ma zapewnić efekt naturalnej opalenizny i powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę świetny produkt, dlatego że ja jestem bardzo jasna i na mnie wszystkie te bronzery bardzo mocno widać, chociaż ja lubię się potaplać w tym bronzerze, przyznam Wam się szczerze. Mam zamknięty, nie będę go otwierać, ale on pachnie czekoladą i jest bardzo ładny, dość chłodny i bardzo lubię ten produkt, jego jest dużo, jego starcza na długo, to jest tanie i bardzo fajne i też jak... Myślicie o podróżowaniu, może nie jest najmniejszy, ale jest bardzo, bardzo lekki. Postanowiłam spróbować z Lovely drugiego produktu. Patrzę, czy się różni kolor. Różni się, ten jest chłodniejszy jeszcze. Zimniejszy i troszkę jaśniejszy. Tak. Tak ładnie wygląda, ładnie jest wyrzeźbiony. W kamerze w ogóle wyglądał na dość jasny jak puder, ale... Myślę, że będzie wyglądał właśnie bardzo naturalnie. Myślę, że nim nie można sobie zrobić krzywdy. Tak, tak, właśnie to jest jego zaleta, że możecie go dokładać, dokładać, dokładać i ciężko z nim zrobić sobie krzywdę. A do tego możecie sobie rzeczywiście delikatnie całą twarz omieć, jak chcecie być, czy całą, wiecie, w granicach rozsądku, tak, czy tam, gdzie będą się jaśnić. Nie ma rozsądku, nie po to się maluje, żeby wyglądać rozsądku. Wydaje mi się, że będzie super i wydaje mi się, że wczoraj go wąchałam. Widzicie, fetysz wącham kosmetyki. Jak książki wącham. Boże, jak to pachnie. Słuchajcie, to pachnie. To pachnie, zaraz miałam brązowy nos, to pachnie świeżymi kwiatami, to no pomochaj, jakbyś bukiet świeżych kwiatów, tylko nie wiem jeszcze jakich, nie pamiętam, co ma taki zapach, czujesz? Tak. Trochę konwalia. Kolejna rzecz, już takie uzupełnienie, każda sobie kupiła gąbeczkę i to jest gąbeczka z Vibo. I muszę Wam przyznać, że ta gąbeczka z Vibo to jest
najlepsza gąbeczka ze wszystkich, jakie miałam. Ja któregoś razu kupiłam w Contigo te gąbki i nie wiem, czy jestem jakaś super niedelikatna, ale jedno użycie i one były popękane całe. Tak, one były słabe, poza tym bardzo ciężko się nim rozprowadzało podkład i też nie dawały tego efektu, bo chodzi w tej gąbeczce o to, że ten efekt jest po prostu genialny. Ona kosztuje 22 zł, w promocji mniej niż 11. Kolejna rzecz to jest zwykły, klasyczny czarny tusz z Eveliny. Nazywa się Volumix Fiberlast i on jest bardzo fajny, bo już go używałam. Jest zwykły, czarny, ma silikonową szczoteczkę, ale ona pozwala bardzo równomiernie rozprowadzać tusz. Ja zazwyczaj jestem fanką takiego starego typu szczoteczek i kolorowych tuszy, ale ten jest super, no bo czasami po prostu potrzebujesz czarnego tuszu. Ten tusz jest genialny, ponieważ on przepięknie wydłuża rzęsy. Nie skleja. Nie skleja. No trzeba się bardzo postarać, żeby skleił rzęsy. Nie osypują się. Nie osypuje się, nie, w ogóle nie szczypie w oczy. Ja zazwyczaj używam tuszu do rzęsy z firmy Isadora, który teraz też jest na stronach online dostępny w Osmanie. Natomiast ja używam po prostu kolorowych tych tuszy z Isadory. Jakoś nigdy tego czarnego nie chciałam. Ile szpaków? Niecałe 20. To nie jest dużo, a jest genialne. Naprawdę, jeżeli Was coś uczula, jeżeli chcecie trochę wydłużyć rzęsy, jeżeli chcecie, żeby Wam się nie kruszył, a ja naprawdę czasami ekstremalne rzeczy robię w wytuszowanych mocno rzęsach i on ani nie spływa, ani się nie kruszy. Jest po prostu świetny. Co? Ekstremalne. Hyperion! Hyperion! Polecenia Agisawy i za sobie wzięła. Maybelline Sensational Stimulipi Volume Effect Influence I powiem szczerze, że ten tusz jest dobry, ale jest gorszy od tego z Eveline. Bo dzisiaj go próbowałam. Też ma silikonową gąbeczkę. Szczoteczkę. Zdecydowanie ten Eveline mocniej wydłuża rzęsy. Tak? Tak. Chociaż też nic mnie nie szczypie, nic mnie nie boli, więc wydaje mi się, że też będzie spoko. Tylko myślę, że tak. Z Maybelline. Maybelline. Może tej urok, może to jest Maybelline. Ale dam mu jeszcze parę szans, ponieważ on został dopiero co odkręcony, więc myślę, że za jakieś 2 tygodnie to będzie standardowo z każdym tuszem, będzie dopiero rewelacyjny. Natomiast Eveline jest rewelacyjna od samego początku. A moje pytanie, przepraszam, swędzi mnie skończy. Moje pytanie jest takie, czego najbardziej nie lubicie w tuszach do rzęs? Osypywania się? Sklejania się, wszystkiego. Efektu pandy, no nie wiem, no wiesz, to są rzeczy lepsze i gorsze. Jeżeli macie jakiś taki tusz do rzęs, który Wam bardzo odpowiada i który uważacie za najlepszy tusz na świecie, nieważne czy jest drogi, czy jest tani, to napiszcie nam proszę w komentarzach, bo trzeba trochę pozmieniać te tusze, trzeba poużywać czegoś innego niż Isadory przez całe życie. Estée Lauder ma świetne. I Saint Laurent ma świetne, uwielbiam ich tusze. Polecam Wam też szczerze, ale to już jest dosyć drogi tusz. Następna rzecz. To jest czarny, klasyczny eyeliner, też z Lovely. I eyelinery niektóre mają właśnie taki cienki pędzelek jak ten, a inne mają taką grubszą gąbeczkę. Do robienia moich kropek, które nie są wytatuowane, czego część z Was nie wie, bo pytacie, właśnie najbardziej lubię robić tymi grubymi, ale jak chcę zrobić na przykład kreski, jak Arlekin, to używam tego. 9,90 w promocji, mniej niż 5, więc to w ogóle się nie zastanawiajcie. Pewnie zdążyłyście zauważyć, że tutaj większość rzeczy to są takie absolutne klasyki. My z takiej kolorowej kolorówki tak naprawdę nie potrzebujemy wielu rzeczy, ponieważ mamy kilka palet sprawdzonych. Z Eveline polecam Wam również te eyelinery w innych kolorach. Ja mam tutaj brązowy i mam go też dzisiaj na oczach, ten bardzo dyskretnie, bo ja siebie bardzo nie lubię w eyelinerze. Ale dzisiaj musiałam akurat nałożyć, więc nałożyłam. A jest jeszcze taki błękitny, oni mają w ogóle fajne te błękitne eyelinery. Tak. I zawsze kiedy mam ten eyeliner na oczach, każdy pyta, Boże, jak ładnie jesteś malowana, co to jest? I to jest bardzo dobry produkt moim zdaniem. Mm-hmm. Tylko, że jak na przykład za granicą na takim mocnym, bardzo mocnym słońcu ma się ten eyeliner, to on trochę zmienia kolor. Z takiego niebieskiego na taki jasny, błękitny, więc wiecie, to jest śmieszne. Zależy co w nim robicie, ale ogólnie bardzo dobrze się rozprowadza i też bardzo dobrze się trzyma i pod koniec dnia cały czas jest na powiece. Kolejna super rzecz, to jest też rzecz z Vibo i to jest taka pomadka, taki właściwie balsam podbijający kolor ust.
i ona jest naprawdę super. Jak czasami chcę po prostu nawilżyć usta, nie chce mi się używać kredki, pomadki w płynie czy tam szminki po prostu, no to nakładam to i faktycznie to delikatnie zaróżawia usta i no jest to super słodkie. Ja przez wiele lat używałam Diora, takiego balsamu z Diora. On ma bardzo podobny efekt, więc jeżeli uważacie, że tamto jest za drogie, bo jest, bo on kosztuje chyba ze 150? 50 albo 60 albo 70. To jest z tej linii, co ja ci maksymalizera kupowałam? Tak, kiedyś mi kupiła i za prezencie błyszczyk, a ja używałam właśnie tej pomadki przez bardzo wiele, wiele lat i efekt moim zdaniem jest identyczny i to samo nawilżenie. Co to jest? To są dwa błyszczyki. Coś nabrała? To są dwa błyszczyki, które poleciła Aga Sawa i one są odpowiednikami jakichś błyszczyków droższych. I to są takie błyszczyki, które przepięknie wyglądają. Ja ogólnie bardzo lubiłam kiedyś w swoim życiu używać błyszczyki. Potem jakoś przeszłam do matowych pomadek, ale teraz znowu mam ochotę. Tak się zmienia moda, teraz tak, znowu są modne. Ale te błyszczyki już są od jakiegoś czasu, a ja jakoś tak nie mogę się przekonać, ale też mam ogromną ochotę i one mają tak piękne kolory, one są tak gęste, są tak błyszczące, że szok, jeżeli szukacie czegoś mega błyszczącego i zobacz jak to pachnie. Ojej, też jak frit wiśniowy. Ja sobie wczoraj taką kropelkę położyłam, żeby wypróbować i po prostu on się tak długo trzymał na ustach. Wydaje mi się, że to się będzie bardzo ładnie trzymało, jednak to będzie błyszczyk, więc się będzie kleił, jak nie lubicie. Tutaj jest... ta strasznie wygląda, strasznie tanio, strasznie tanio tak to wygląda. Tutaj Jezu, jest jak z gazety. Pomadka, która ma konturówkę i pomadkę w jednym. Opakowanie jest naprawdę jakby ktoś tanie. Je po prostu, no tanie jak cholera. Wbrew pozorom ona była dosyć droga jak na Vibo, bo te pomadki z Vibo są jakoś według mnie zawsze tanie, a ona kosztowała 27 zł w normalnej cenie. No to wiecie, jak na Vibo, okay. To jest wyższa. Ja rozumiem, że oni tutaj wrzucili i konturówkę i pomadkę, więc automatycznie, no tak jakbyś miała dwie rzeczy. Rację. I to się nazywa Vibo Fit Freak Sweet Proof Duo. Tak. I podobno to jest bardzo trwała pomadka. Ja jeszcze jej nie próbowałam. Wzięłam najjaśniejszy odcień. Ten odcień, który ja wzięłam, on ma taki kolor po prostu takich nasyconych, zdrowych, pięknych ust. I on jest podobno bardzo, bardzo trwały. I są tylko trzy odcienie. Ciekawe, czy będzie wysuszał usta, czy nie. Ciekawe. Raczej ma, wygląda jakby miał taką bardziej maślaną konsystencję. No, ale ponoć jest bardzo trwały właśnie, że to możesz w tym jeść, pić i to się bardzo dobrze trzyma, więc podejrzewam, że może być to coś takiego porównywalnego do Semilaka, chociaż Semilak bardzo mocno zastyga. To też podobno zastyga. Ja mam jeszcze Vibo Creator kredka precyzyjna do brwi. Ja zazwyczaj używam jednej kredki, którą kocham nad życie i ciężko mi ją zmienić, ale próbuję nowości, więc wziąłam też Rimmel Brow Pro Micro i to jest bardzo taka precyzyjna, pokażę wam. Ja na przykład nie używam do brwi niczego. Taka cieniuteńka, bardzo precyzyjna. Takie bardzo cieniutkie są te kredki, zarówno ta Vibo, tak jak i ta Rimmel. Rimmel ma trochę taki mniejszy pędzelek, to te pędzelki są, no mogą być, to nie jest jakaś rewelacja. Szczoteczki, pędzelki powiedziałam. To jest pierwszy film, gdzie ty masz piękny, zdrowy kolor skóry, taki zarumieniony, a ja jestem biała. Dobry bronzer. Różnią się cenami. Ta kredka Rimmel kosztuje 20 parę, prawie 30 zł, a ta z Vibo jest dużo tańsza. To nie są moje idealne kolory. Ten kolor kredki Rimmel jest zdecydowanie lepszy i to jest numer 1. I ona jest w porządku, ta kredka. Bardzo ładnie wygląda na moich brwiach, chociaż ja mam bardzo specyficzne brwi, więc ciężko mi dobrać coś, co mi odpowiada i do tej pory sprawdza mi się tylko jedna kredka najlepiej. I ostatnia już rzecz, wymarzyłam sobie taką kredkę, żeby sobie może linię wodną, a może trochę nie linię wodną, albo coś tam podkreślić takim, wiecie, pięknym kolorem takiej oceanicznej głębi i to jest kredka z firmy Rimmel. Numer 230, Deep Ocean. Ona jest z taką gąbeczką tutaj z tyłu. Do rozcierania. Tu jest po prostu taka gruba i wiecie co, ja sobie nią wczoraj maznałam kreskę na dłoni. I pomimo tego, że ja myję dłonie tak często, że to jest, zawsze tak myję dłonie, to niezależnie od sytuacji, ciężko było mi ją zmyć! Tak? To nie tak. Będę w takim razie, ale wygląda pięknie, no, przepięknie. Wydaje mi się, że ona będzie naprawdę bardzo trwała.
I też słyszałam wiele dobrych opinii na temat tej kredki. W normalnej cenie ona kosztuje około 29 zł, więc wzięłam sobie na promocji, żeby spróbować. Jeszcze mogę Wam pokazać jedną rzecz, która nie jest już w kosmetykach kolorowych, ale ja ją uwielbiam, to jest płyn micelarny. Christian Dior trochę i w Saint Laurent. Ponieważ jest to Christian Laurent. Tak. Trochę nie wzbudziła na początku mojego przekonania nazwa tej marki, jakoś tak myślałam, że to jakieś takie pomieszanie Diora z Yves Saint Laurent. Ale jak kupiłam pierwszy raz ten płyn micelarny, bo mi się skończył i żadnych innych jakoś nie było na półce w Rossmanie, to wzięłam ten luksusowy płyn micelarny z koloidalnym złotem. Słuchajcie, jak to pachnie. No, to super pachnie i naprawdę... Jak to działa też, to naprawdę jest fantastyczny płyn micelarny, jeżeli sobie zrobicie demakijaż, i wszystko zmyjecie, nie wiem, olejkiem, potem czymś tam, to jeszcze jak przetrzecie tym, to jeszcze Wam wyłapie trochę syfu jakiegoś tam po tym makijażu z twarzy, także rewelacyjny super produkt i dość drogi. 25 zł? Tak, więc dość drogi jak ta płyn micelarny. To już by było na tyle ze wszystkich kosmetyków, które tym razem postanowiłyśmy kupić na promocji minus 55%. Nie czekałyśmy na te promocje, myślałyśmy, że jej w ogóle nie będzie, więc jak zaczęła być, to nawet nie patrzyłam w stronę zakupów. Ja przyznam, że troszeczkę czekałam. Tak? A bo już ci się wszystko... Ty jesteś blada, faktycznie. Bo już ci się wszystko pokończyło. Troszeczkę. A widzisz, jak dużo zużywasz? Dajcie znać, czy macie takie kosmetyki, które wykupujecie w Rossmanie i które Wam się mega sprawdzają i które możecie nam polecić, bo jesteśmy bardzo ciekawe, być może się wybierzemy i coś kupimy. I koniecznie dajcie znać, czy skorzystałyście tym razem z tej promocji i co ciekawego kupiłyście. Dzięki, że poświęciłyście czas Lulusi i Żabeleczce. Jest nam niezmiernie miło. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Tak, pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia. Papsi! Get the London look!